Teren czysty? Czysty. Doskonale. Oto plan. Za kwadrans 11 Rek podwiezie mnie i Kena furgonetką do jubilera przy High Street. Będziemy tam za 10, 1 i nasta. Wysiądę z samochodu, a Rek zaparkuje przy Denver Street. O 10.51 wkroczę do jubilera, gdzie Vic, przebrany za klienta, wręczy mi 5 funtów 18. O 10.52 podejdę do lady i zakupię zegarek za 5 funtów 18. Zegarek przekażę Vicowi, który uda się prosto do garażu Normana. Kwadrans po 11 spotkamy się na zapleczu. Pytania? Nie ma w tym nic nielegalnego. Jak to? Płacimy za zegarek. Czemu płacimy? Inaczej by go nam nie dali. To mi się nie podoba, bo nie złamaliśmy prawa. Co? Przed tygodniem w banku musiałem w masce wybrać z konta 15 funtów. Co chcesz przez to powiedzieć? Może byśmy ukradli zegarek. Ty cymbale. Szykujemy się od tygodnia. Rek całymi dniami filmował klientów. Vic nauczył się podawać ceny z katalogów od tyłu. Nie narażę operacji, żeby złamać prawo. Zaparkujemy na zakazie? Nie. Weźmy psa? Nie. Czego? Opłacony czas parkowania. Minął? Tak. Kiedy? Dwie, może pięć minut temu. Pięć minut? Ty kretynie. Ty durniu. Zgol włosy, bierz paszport. Spotkamy się we wtorek w Rio. Zasuwaj do Afryki Wschodniej. Ty wjej do Nikaragui przez Kanadę. Zostaniesz i po kwadransie wysadzisz budynek. Nie mogę, bo to przestępstwo. Cholera. Poddajemy się. Nie możemy. Nie złamaliśmy.